Długi weekend majowy trwa, a pomysłów, by go spędzić aktywnie, nie brakuje. Choć część mieszkańców województwa wyjechała, są też tacy, którzy spędzają majówkę w mieście. Oprócz uroczystego upamiętnienia Święta Konstytucji, miasta w najbliższych dniach zorganizowały koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Między innymi Florian Fest czy zajęcia sportowe w Egzotarium. Karolina Komada. Długie majowe dni są w sam raz na wypady poza miasto, grille czy pikniki. To też idealna okazja, by sprawdzić, co miasta w regionie mają do zaoferowania podczas długiego weekendu. Dzisiaj idziemy na stawiki na plac. Mamy zamiar jeszcze zajrzeć do Egzotarium. Jutro młodsza część ekipy wyjeżdża z babcią, a rodzice mają w planach Zamek Czorsztyński i góry. Sosnowieckie Egzotarium cieszy się sporą popularnością zarówno wśród tych młodszych, jak i starszych gości. Jest tu świetnie, ponieważ uwielbiam zwierzęta, owady, rośliny i wszystko, co coś żyje. Długo zwlekaliśmy, żeby tu przyjść od otwarcia, minęło już bardzo dużo czasu. W końcu dziewczyny są na tyle duże, moje małe, że rozumieją, co to jest, jakie to zwierzę, skąd pochodzi, więc w końcu możemy przyjechać. Bardzo udana majówka i Egzotarium szczerze polecam. A samo Egzotarium zaprasza nie tylko do zwiedzania trzech stref klimatycznych, ale też do wzięcia udziału w sportowej majówce. Zapraszamy na trening piłkarski z Akademią Zagłębia. Będzie również joga, capoeira, kickboxing. Dzieciaki mogą poćwiczyć judo z klubem sportowym Watacha. Długi weekend to nie tylko wydarzenia sportowe. W sobotę 4 maja mieszkańcy Chorzowa mogą uczestniczyć w Florian Fest, organizowanego z okazji Dnia Hutnika i obchodów patrona miasta Świętego Floriana. Koncerty, spotkania, zwiedzanie nie tylko samego muzeum i jego oferty, ale też na przykład obiektów sakralnych albo terenów związanych z dawną Hutą Królewską, późniejszą Hutą Kościuszko. Ale wcześniej w sobotę, już o godzinie 11, spotkamy się na skwerze rotmistrza Pileckiego w Chorzowie Batorem i stamtąd wyruszymy pochodem ludzi ognia pod figurę świętego Floriana znajdującą się pod dyrekcją Huty Batory, w tym pochodzie, który poprowadzi ostatnio właściwie działająca hutnicza orkiestra, czyli orkiestra dęta Huty Łabędy. Tego samego dnia odbędzie się otwarcie botanicznej sceny premier w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, czyli cykl kulturalnych spotkań, początek o godzinie 15:30. Wtedy też pracownicy razem z gośćmi zatańczą poloneza alejami ogrodu. Następnie przejdziemy w okolice Narodowej Kolekcji Żurawek, gdzie zainscenizowaliśmy tą botaniczną scenę premier i poczęstujemy osoby, które przyjdą na wydarzenie, ciastem. Następnie przewidujemy wywiad z aktorką Teatru Nowego, panią Jolantą Niestrój-Malisz, żeby dopełnić informacji o aktorstwie. Przewidzieliśmy teatr we współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Na Śląsku na chętnych czeka mnóstwo darmowych atrakcji, bo majówka w mieście nie musi być nudna.